Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. Siooo, cześć, z tej strony PLAGA, zaczynamy kolejny odcinek z symulatora stacji benzynowej. Przyjechała śmieciarka, a ja muszę pomalować ściany, bo i skurczybyk pobrudził wszystko. Zdenerwowało mnie bardzo, narzędzia poproszę, wałek, dawaj tego wałka. Po wyjęciu za pomocą tabki wciśnij shift, by wybrać kolor. Podejdź do ściany i kolory by malować trzymaj. No, a jeżeli wyjdziesz poza marker, poplamisz farbą podłogę. Okej, dobrze. Jaki kolorek? Biały jest fajny. O, co jest gra... Co? Trzymaj LMB. Zostań na zielonym. Chyba już rozumiem, o co chodzi. No dobra, teraz wyszedłem. Ale jak mam w drugą stronę lecieć? Przepraszam bardzo. Ale to jest... Mało intuicyjna ta minigierka jest, powiem wam szczerze. Czy było lewo-prawo, to rozumiem, ale mam tylko jeden przycisk. A, bo to spada sobie. Dobra, dobra, jest w miarę okej. Okay. Dzień dobry, już tankuję tutaj. Zaczekaj na zamówienie klienta. Ile chcesz paliwka, lamusie? Super. No, proszę, proszę. Nie ma problemku. Co tutaj mamy? Znajdź odpowiednie narzędzie. Co to za narzędzie? Wybierz wytrych taba, by użyć go, otworzyć bagażnik. Jaki bagażnik? A ty, aby procedować wytrychem, trzymaj spacebar, aby spróbować otworzyć bagażnik. Uważaj, żeby nie złamać wytrychu, masz dwa podejścia. Okej. Okay. No takie skyrimowe. Dobra, otwarte, elo. Obraz Dust Bowl. Okej? Okay. W bagażniku. Powieś malowidło. Dobrze, powieszę go. Gdzie go mam powiesić? Gdzie chcę? To ja jestem tu. Proszę. Bardzo ładne malowidło. Czemu by nie? Wskazówki. Idź do komputera, otwórz zakładkę półki, wybierz trzecią. Dobra. Półki. Poziom pierwszy. Napoje, smakołyki. Napoje. Kup. Chyba, że mam trzy wykupić. Nie wiem. Okej. Okay. I co? I tyle? Kup dwie półki jeszcze. Dobra, dobra. Smakołyki. Mogę od razu kupić duże, ale niech będzie. Umieść dwie półki w środku stacji. Gdzie one przyjechały? W plecaczku mam. Tak. Okej. Okay. Dobra, canko. Fajnie wszystko. Tu może? O, bardzo ładnie. Bardzo ładne półeczki. Jejciu. Na. I tu przekąseczki. Dobra. Fajnie, fajnie. Dodatkowe miejsce parkingowe za pomocą komputera. Myk. Nie. Miejsce parkingowe. Aha. Kup darmowe. Nie kupiłem. Nie możesz kupić terenu przed jego oczyszczeniem. Muszę go najpierw oczyścić. Ojejku. I to muszę podjechać i oczyścić. No dobra, dobra. Zaraz to ogarniam. Klient czeka. Już. Poczekaj, ziomek. Poczekaj. Bardzo staram się o tych klientów, nie ma co. Nie ma opcji, że mi ktoś przyszedł i nie został zatankowany. Nie. Jak to nie? Już by. Dawaj tego piacha. Opakuj. To tylko jeden. Dobra, luz. Jak tylko jeden, to luz. Myślałem, że więcej razy będę musiał obrócić, bo tak się wydawało, że tego trochę więcej. O, ale się pali. To się pali, ale chyba nic się nie dzieje, co? Tym to się tam, ten, prawym? Dobra. Już. Dobrze, już. Spokojna głowa. Miejsce jest oczyszczone, więc mogę kupić. Stan paliwa jest niski. Powinienem sobie zamówić paliwo teraz. Dobrze by było pomalować całą stację, ale na... Trochę jestem zajęty. Strasznie dużo rzeczy jest do zrobienia tutaj. Dostawa paliwa. 200? Nie. Zamówienie zostało pomniejszone. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, w pożądalku. I teraz tak, funkcje inne i kupię sobie to miejsce. Kupione, zadanie zakończone. Czy tu są trzy miejsca? Chyba aż trzy miejsca. Odbierz telefon od wujka. Ojejku, ten wuj, to jest ziomek. Pyk. Myk. Cyk. Załatwione, bardzo ładnie. Napiwek 3 dolarki. Mam 315 dolarków. Idzie dobrze jak na razie. Ewan dwójka, witam, widzę, że biznes idzie dobrze. Dzwonię, by pogratulować ci dobrego startu. Niestety biznes nie zrobisz na samym paliwie. Powiadomiłem się, by moi ludzie dostarczyli ci ekstra dostawy do twojego magazynu, bo rozwiązać sprawę tych pustych półek. Pora porozmawiać o pieniądzach. Jesteś mi winny. No wyślę ci fakturę na maila. Niech trzeba, nie przegap jej. Wybacz, bratanku, ale na tym świecie nie ma miejsca na darowiznę. Mam nadzieję, że stać cię na to. W innym wypadku będziemy zmuszeni użyć bardziej perswazyjnych metod. Co? To nie jest zły ziomek. Po co mi to wysyłasz w takim razie? Po co mi to w takim razie wysłałeś, jak teraz marudzi, że ci mam hajs oddać i w ogóle, że mnie połamiesz? Bez sensu. Bez sensu całkowicie. Kasa. Pożyczka. 5000? Co? 5000 mam mu zapłacić? Wow. O jejku, zanim zaczniemy, pamiętaj, by rozłożyć produkt w interesujący sposób. Klienci to proste istoty, wiele różnych startów czy kolorów. Dobra, teraz sama sprzedaż. Przy kasie to ty kontrolujesz prędkość tasmy shiftem i oczy dookoła głowy. Widzisz, jak produkty właśnie zbliżają się do kasowania. Najpierw oczywiście zeskanuj produkt, trzymaj LM, a potem rzuć go do koszyka. Serio, będę za kasjerkę robił? Jeżeli produkt nie zostanie zeskanowany lub upadnie na podłogę, to twoja wina, produkt zostanie zakupiony.
kupione za cenę darmową. Co? No i jeszcze znów przypominam, pustynia, a dokładniej środek, piach zostanie się wszędzie. Wyciągnij gąbkę RMB, żeby przeczyścić taśmę. Szoruj szybko i porządnie. Wow! Serio? Będę robił za kasjera? O, w mordę. No nieźle, powiem tak. Nieźle, nieźle. Masz, zatankuję cię i idę sobie dolać paliwka, bo już powinna być dostawa z tyłu. Tak jest, dostawa z tyłu. Czy nie potrafisz sam odkręcić tego kurka, ziomek? Mógłbyś sam to odkręcić, naprawdę. Jak ty się nazywasz? Gasolin, gasolin, cholero. Odkręcę ten kurek sam, a nie czekasz na mnie, lamusie. Ja pitolkę, straszne, lenich. Dostała paliwa przy stacji. No wiem, wiem, przecież się tankuje właśnie. Dolewka się robi. O, i teraz będą przyjeżdżać kupować rzeczy. A ja nie ogarniam, o co w tym chodzi. Nie ogarniam nawet, nie wiem jak tu stanąć, żeby to działało. O. Dobrze, kochani klienci, witam. Też mieć możliwe. Czy ona będzie chciała coś ode mnie kupić? Też możliwe. Chociaż chyba nie. Chyba sobie... O nie, jednak wchodzi do środka. Wchodzi do środka i wyrzuca śmieci. No, naniosła piachu oczywiście. Bo jakby to mogło być, gdyby nie naniosła. Serio. Ja też chyba nanoszę. Czekajcie, bo ona coś tu chce. Dobra, szybko. Dobra, ty, płacimy się. Podnieś produkty, by podnieść produkt, przesuń produkt nad skanerem, rzuć go do koszyka, tak masz czasem. Dobrze, dobrze, okej. Myk. Dobra, czy to się zeskanowało już? Dany skan, okej. A słychać. Bo nie wrzucam tutaj. O nie, padło na podłogę i teraz nie dostanę hajsu, prawda? Dobrze, dobrze, dziękuję, super sprawa. Oj, teraz tu. Ej, nie jest tak źle z tą kasą, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie naprawdę gorzej. A to jest tak spoko, bym powiedział. Ej, bo mi wypadają rzeczy. Pięknie, pięknie. Pierwszy klient, to wcale nie był pierwszy klient. Okej. Okay. Następny. My, lecę na shifcie cały czas, żeby mieć kombosa. Podobno się ma kombo wtedy. Ładnie. No, kupujcie pieniądze. Zapłać dług używając komputera. Nie, nie dzięki, jestem zajęty pracą w tej chwili. Za tym nie stać mnie. Naprawdę mi nie stać. Chyba że ratami można jakoś płacić. Dług, zapłać dług. O, no dobra. Zapłacę 2. I git jest. Git jest teraz 2, to nie jest 200 dolców, to nie jest dużo. A ja muszę być odłożony trochę na paliwko. Przecież muszę paliwko jeszcze kupować później. Dobra, wszystko ogarnięte jest. Mogę sobie pomalować teraz troszeczkę. Troszeczkę pomaluję chociaż front, okej? Okay? Żeby po prostu było tutaj ładnie. Klienci patrzą, to wiadomo, przód najważniejszy, tak mi się zdaje. Tak, 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 tak. Kiedyś sobie wymienię te okna na dużo ładniejsze prawdopodobnie, ale nie wiem, kiedy to się stanie. Nie mam pojęcia właściwie. Nie mam pojęcia. A la 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 la. La 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 la. Dobra, dobra. Oni tam łażą, zaraz będą chcieli coś kupić pewnie. No spokojnie, spokojnie. Pomaluję i pójdę wam pomóc, okej? Okay? Trochę podłogę obróciłem. Jak ja mam to umyć? O, szczotą, no dobra. Powiedziałbym, że się tak da, ale skoro się da, to nie narzekam. Okej, okay, ty chcesz coś kupić? Czemu wchodzisz tyłem? Śmieci wyrzuciła, no dobra. Miło. Przy paliwie szybko. Szybko. No, tak się składa, że naprawdę szybko ogarniam takie tematy, więc luz. Zapraszam do kasy. Enix Skills, tak, Enix Skills, pewnie, że tak, jestem coraz lepszy w to. Wiadomka. Dawaj. Dawaj. Myk, cyk, siu, cyk. Wow, zbierz telefon. Koniec czasu, nie przejmuj się, i tak nie miałeś go za dużo. Jakiego czasu? Na oddanie pieniędzy? Miałem 5000 tak szybko zarobić? To jest niemożliwe. Wow! Musiałem w jeden dzień miałem zarobić te pieniądze, uspokój się! Ajaj! To nieźle. Ajci, ajci. To było niemożliwe do zrobienia. Jak miałem tyle hajsu zarobić w jeden dzień? To już skończyłem grę? Przegrałem? Co jest grane? Czy nowy właściciel jedzie? Nie rozumiem. Może ja właśnie ukończyłem samouczek? I teraz zacznę dopiero grać naprawdę. Nie, taki ziom do mnie przyjechał. Czego chcesz? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. O nie. To nie. To nieźle.
Ajajaj, dobry wuja, dobry wuja. Odebra. Hey, nephew, back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Zawsze wielkie nieporozumienie. Spokojny, zajmie się sprawcami. Upewnij się, że otrzymają stosowną karę za swoją niekompetencję. Czas spłaty twojej kwoty był stanowczo za mały, biorąc pod uwagę jej wysokość. Zażądanie takiej kwoty w tak krótkim czasie to po prostu zły biznes. A ja nie jestem złym biznesmenem. Zapomnijmy o tym, co zaszło. Jako znak przeprosin, proszę przyjmij ode mnie ten podarunek. Pomóżę ci przy twojej kolejnej dostawie bez haczyków. Okej? Dobra? Okej. A teraz wzięcie pożyczki jest możliwe za pomocą komputera. Wow, super. Potrzebuję więcej długów, to tak. To zdecydowanie, no. Ajajaj, dobry wujcio jesteś, no. Czego ja potrzebuję jak długów? No pewnie, mam kupę długów i nie mogę z nich wyjść. A proszę, weź więcej długów u mnie jeszcze. Super sprawa, super. Szczególnie, że to ja mówię, że pieniądze. Wow. Nie no, pomaluję sobie stację, będzie ładnie wyglądało przynajmniej. W tej porze i tak nie mam zbyt wielu klientów, więc chill. Muszę kupić sobie jakieś te dekoracje, ale to zaraz, zaraz, spokojnie. Najpierw sobie przemaluję stacyjkę moją piękną. Tak, tak właśnie zrobię. Tyk, tyk, myk, myk. No jest kilka tych ścian. Widzę, że dach też mogę pomalować. W ogóle by było kozaczek. Naprawdę byłoby kozaczunio. O, toaletki płatne tu są. Mam nadzieję, że klienci z nich będą korzystać kiedyś. Kolejny pomysł na biznes. Bardzo dobry biznes zresztą. Taki kibelek, to wiadomo. Każdy chce skorzystać na stacji z kibelka. Jak będzie płatny, to... No, no, no. Będzie sprawdzić później. Klient przy kasie. O nie, o nie, o nie, już biegnę. Miało nie być klientów o tej porze. Ale, policja. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Panie policjanci, już kasuje pana. Pełny chill. Pełny luz. Same piwka widzę. No, szykuje się imprezka, wiadomo, czy co, na służbę się idzie. A, co by nie było, imprezka na służbie też może być. Trzymaj się, papa. O, kliencik. Dobra, już ogarniam. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Jejku, jak tu jest dużo do pomalowania. To nie będą łatwe rzeczy do zrobienia. Szczególnie jak ten skunks przyjdzie drugi raz. No, ale następny razem go przejadę autem. Nauczy. Oresu. Co trąbi, co trąbi? Nie widzisz, że maluje? No, cierpliwości się naucz. Lamusie. Okej. Okay. Nie wiem, kto trąbił w takim razie. Nieważne, to chyba ten policjant. Olać go. Nie jest to teraz istotne. Będę miał zaraz bardzo ładną, pomalowaną stację benzynową i klienci będą wracać dużo częściej na pewno dzięki temu. Na 100%. A jest się zgadza, mam już 500 dolków. Ho, ho, ho. Bardzo ładnie, super biznes. Hop, hop, hop. Jeden przy kasie znowu. A, już biegnę. 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 Dobra, dawaj to. Co tam kupujesz? Chiperki? No, dobre chiperki nie są złe, wiadomo. Czemu było źle? Kiedy miałem jako źle, a przecież trafiłem do środka. Nie wiem, o co chodzi. Ja widzę, że się produkty zacinają, jak się bierze na szybko, więc jest git. Łatwiej wtedy jest. No i moja stacja wygląda pięknie. Jejkuś, jejkuś, naprawdę. No, robi wrażenie, przyciąga oko, tak. Proszę. Tanko, banko, cyk, cyk, cyk. Myk. Oj, 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 halo! Chyba trochę przelałem. Zamiast trzymać shifta, to trzymałem lewy przycisk. No, skrzaniłem troszeczkę. Ale to nic. Dobra, kupimy ten element dekoracyjny z głowy. Wewnątrz. Stojące, wiszące. Przecież tu nic nie można kupić. To co to? Zewnątrz. Okej. Okay. Mały stoliczek. Super. Super sprawa, kupiłem stoliczek. Ale ładnie się zrobiło. Zakup, drugi poziom ulepszenia dla twojej stacji. Nie dziękuję, na razie nie potrzebuję. Dobra, widzowie moi kochani. Myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Dajcie znać, w którym kierunku idziemy, bo to chyba trochę do zrobienia jest. Więc może jak się znacie, to mi dacie parę wskazówek. A jak nie, no to będę ogarniał wszystko powoli sam. W każdym razie, dzięki za oglądanko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa, pa. Yo, yo.